Hej wszystkim! Witajcie drodzy widzowie na naszym kanale! Co my dzisiaj będziemy robić? Challenge! Challenge! A ja tak bardzo chciałam iść na spacer! A nie! Nie! Ha! U nas niestety pada deszczyk! Szaro, buro i ponuro! Jesteśmy ciekawi, jaka jest u was pogoda? Tak. To co? Chyba pobawimy się w domku. Okej. Nie mamy innego wyjścia. Może Barbie się pobawisz? Ja wiem, dawno się nie bawiłaś tą lalką. O, pamiętacie jak ona się nazywa? Kiedyś nagrywaliśmy z nią odcinek. Amis to ulubiona lalka Oliwii. Dzieci mają tak fajnie, nie muszą iść do przedszkola, nic nie muszą robić, to w dzieciusie. No troszkę masz rację, że tak dzieciusie to tylko sobie leżą. Leżą. I mama się nimi opiekuje, tak. Ale co, to nie chciałabyś już chodzić do przedszkola? Nie. Ale wiesz co, niektóre dzieciusie to chodzą do żłobka za to. I tak byś chciała, żeby wszyscy wkoło ciebie wszystko robili i tak. Cię karmili, tak. I ci pampersy zmieniali? Tak. O rany, I ja tam jednak wolę być starsza, wiesz, i decydować sama o sobie. No nic. Ja wolałabym być mniejsza. Naprawdę? Naprawdę, to zróbmy sobie taki challenge, że jestem 24 godziny bobasem. Świetny pomysł! Dobra, i wtedy sama się przekonasz, czy wolisz być małym dzidziusiem, czy większą dziewczynką. Dobra, w takim razie zaczynajmy! Tak. Ja wszystko słyszałem, dziewczyny. Ty podjęłaś wyzwanie, ale wiesz co? Maluszki nie mają pomalowanych paznokci. Bardzo mi przykro, musisz je zmyć, proszę. Masz wacik. No niestety, młoda damo. A raczej bobasku. I co, nie jest ci szkoda tych pazurów różowych? Nie. Nie? No to dobrze. Ja już myślałem, że będziesz rozpaczać za nimi. Ty sobie, Oliwio, zmywaj lakier do paznokci, a ja cię trochę poczeszę. Mam taką specjalną szczotkę dla dzidziusiów. O, piękne masz teraz kitki. Kochana, to jak my mamy do ciebie mówić? Oliwcia? Tak. O, nie wiem, czy się przyzwyczaję, bo przecież zawsze mówimy Oliwia. A teraz będziesz Oliwcią albo Oliwką, okej? Okay? Przygotowałem dla ciebie smoczka. Zobacz, czy ci pasuje. Ale śmiesznie wyglądasz. I wiesz, gdzie teraz będziesz robiła siusiu? No, kupiłem ci taki ekstra różowy nocnik. Czy jesteś zadowolona? Kolor jest super. No, chyba, że wolisz pampersy. Może być nocnik. To dobrze. W takim razie nie muszę wychodzić do sklepu. Za to ja mam dla ciebie ekstra przytulankę. Proszę, ten króliczek jest dla ciebie, dzidziusiu. Ha, to była twoja pierwsza maskotka, jak byłaś malutka i jeszcze wtedy nie umiałaś chodzić. A tutaj jest buteleczka z wodą. No niestety, musisz dzisiaj pić z takiej. Ej, Oliwcio, takie malutkie dzieci jak ty jeszcze nie bawią się Barbie, tylko mają takie inne zabawki. Co? Inne? Naprawdę inne, przeznaczone dla maluszków. Poczekaj, zaraz ci jakieś przyniosę. O rany! I jakie to pudło jest ciężkie. Oliwciu, zobacz ile masz zabawek. Proszę bardzo. I dziecko szczęśliwe.
A może ci wysypę wszystkie z tego pudła? Mogę? Uwaga, uwaga, będzie hałas! Ale śmieszne są te zabawki. Ha! Ej, zabrałaś mi! No tak, w sumie małe dzidziusie tak robią. Brawo, udało ci się wyrzucić. Już mi się znudziły te zabawki. Pójdę po telefon. Oliwciu, ale po co ci ten telefon? Co będziesz robić? Bajeczki. Będziesz oglądała bajeczki? Tak. Albo chcesz pewnie zagrać na telefonie? Nie. Bo wiesz co? Małe dzidziusie nie używają telefonów. Bardzo mi przykro, ale muszę ci zabrać ten telefon. No niestety, to jeszcze nie jest ten wiek. A może byś, kochanie, coś zjadła? Przyniosę ci przekąskę. Małe dzidziusie często coś podjadają. Poczekaj tu chwilę. Zaraz ci coś dam pysznego, okej? Smacznego, kochana. Masz tu banana i jabłko. Czemu to jest pokrojone? Ja chciałam banana w całości. Bo malutkim dzieciom tak się właśnie kroi. Proszę, dzidziusiu. Tu jest mus dla ciebie. O dwójka Romka. Cieszysz się? A jak już zjesz, to kładź się na łóżeczko i spróbuj zasnąć. W końcu małe bobasy potrzebują dużo snu. Jaki nudny jest ten dzień. Nie chcę się tutaj leżeć. To zobaczymy, co swoik zrobił, jak się popłacze. Klekle, czemu płaczesz, maluszku? Już dobrze, jestem przy tobie. Mam pomysł, dam ci grzechotkę. O, już ją trzymam. Proszę, maluszku, i od razu dziecko jest szczęśliwe. Oliwciu, a może ty chcesz pojeździć wózkiem? To chodź. Mamy tylko wózek dla lalek, a ty jesteś takim ciężkim dzidziusiem. Mam nadzieję, że wytrzyma ten wózek twój ciężar. Zaraz się wszystko okaże. A jaka jesteś radosna. Chyba ci się tutaj podoba, co? No to jedziemy. O kurczę, ale ci nogi wystają. Zobaczcie, drodzy widzowie. Jakiś przerośnięty jest ten nasz dzidziuś. Może pora na obiadek? Matko kochana, co ty mi robisz? Oj, te małe bobasy. Halo, zapytam cię jeszcze raz. Czy zjemy obiadek? Mam taki specjalny dla dzidziusiów. Jestem ciekawa, czy ci posmakuje. Kochana, musisz skoczyć do takiego specjalnego krzesełka do karmienia. O, oby się udało. Zobaczymy, czy wejdziesz. Ekstra! Dzidziusiu malutki, czy ja cię mogę nakarmić? Ej, no co ty, już złapałaś za słoiczek? No dobrze. Możesz też sama jeść, jak umiesz. Próbuj. Zobaczymy, czy ci posmakuje. Nie, to też niedobre. No coś ty. Wybierałam najlepszy smak, jaki był w sklepie. Oj, już ten mój dzidziuś nabrudził. A ja ci naszykowałam taką piękną miseczkę. No i co? Nie będziesz tego jadła? Nie. Jakbym zjadła chipsy albo nutelle. Ha, 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 ha. Nie ma takiej opcji. Maluszki nie jedzą takich rzeczy. Widzisz, jednak bycie dzidziusiem wcale nie jest takie fajne. Co będzie do jedzenia na kolację?
mleczka z butelki. A nie z płatkami? Niestety nie. Chyba nie wytrzymam tego challenge'u. Musisz dać radę. Dobra, to będę go pić. Już? Miało być na kolację. No nic, trudno. Co będziemy robić? Nudzi mi się. Może przejrzymy książeczkę. Mam taką fajną. Co się stało? Mówiłam, że dzisiaj się umówiłam z Julką. To twoja koleżanka? Tak. I co? Że zaraz chcesz wyjść z domu, chcesz mi powiedzieć? Tak, muszę zaraz wychodzić. No niestety, ale musimy odwołać tę wizytę, ponieważ takie małe dzieci jeszcze nie spotykają się z koleżankami. To jeszcze nie ten wiek. Co ja się spakowałam? Ale wiesz co? Ten challenge dobiega końca. Czy wiesz, która jest godzina? Nie. 19, czyli pora iść spać. Ja nie śpię o tej godzinie, ale małe bobasy tak. O, dokładnie. I co, cieszysz się, że już idziesz spać? O nie. To nie fajne. Bycie małym dziedziusiem nie jest takie łatwe. Ja też zdecydowanie wolę być już większa. Wtedy nikt mnie nie ogranicza i nie mówi, co mam robić. A wy, drodzy widzowie, wolelibyście być bobasem czy dorosłą osobą? Na szczęście dla Oliwki kończy się już ten dzień. A wy nie zapominajcie zostawić nam dużo łapek w górę. I subskrybujcie nasz kanał i klikajcie dzwoneczek. Jeśli łapki nie widział, to pa.